Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie we wtorek. Postanowiłam nagrywać kolejnego vloga z racji tego, że mam weekend i powiem wam, że pogoda też mnie bardzo, bardzo zmobilizowała. Mamy przepiękną wiosnę tej zimy. Naprawdę po prostu tak się wstrzeliliśmy w weekend. Jest przepięknie, 17 stopni i zaraz będziemy wychodzić. O, może was troszeczkę oddalę. Zaraz będziemy wychodzić. Ogólnie jest wtorek, 26 lutego, 14:37 dokładnie. Czemu tak późno się do was odzywam? Dlatego, że od rana naprawdę sporo zrobiłam. Stałam ogólnie o 5. Wcześniej już wyjmowałam kamerę, ale teraz dopiero wam się pokazuje. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo podejrzewam, że Maciej później też się pojawi z nami na te kilka minut i też mam nadzieję, że ten vlog będzie bardzo ciekawy, ale taki się zapowiada. Z tego względu, że 28 lutego jest tłusty czwartek, więc mamy w planach zrobić własne domowe pączki. Raczej Maciej będzie piekł pączki, bo ja się do takich rzeczy nie nadaje. Lubię gotować, ale nie potrafię piec i może nie tyle, że nie potrafię, po prostu mi to nie wychodzi i za bardzo się denerwuję, że mi coś nie wyjdzie, więc tę kwestię zostawiam dla Marcina. Może się złamię w tym roku i też zacznę coś piec. Od czasu do czasu to robię, ale są to bardzo proste. Słodkości, ciasta i tego typu rzeczy. Na przykład umiem robić napoleonki. I tak, co jeszcze chciałam powiedzieć, tak, więc będziemy piec pączki, ale to może dzisiaj wieczorem, a w planach oczywiście jest spacer, musimy się nacieszyć przepiękną pogodą i naprawdę już się nie mogę doczekać, jak wyjdę z tego mieszkania i zacznę oddychać świeżym powietrzem, jest przepięknie i mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. Podobno ma się zepsuć już w piątek, ale dzisiaj i jutro ma być przepięknie, więc super, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, nie przedłużam tutaj, lecę, może pokażę wam mój outfit jeszcze, co o tym myślicie? I poczekam jeszcze na Marcina, lecę, muszę zrobić, wykonać w sumie 2-3 telefony i potem wyjdziemy sobie na spacer, więc tak, zostańcie z nami. Chciałam wam pokazać, jak przepięknie rozkwitnęły róże, które kupiłam ostatnio w Aldi i tam polecam wam kupować kwiaty cięte, bo naprawdę one długo stoją, wyglądają przepięknie i ja jestem zachwycona. Ręki do kwiatów niestety nie mam, bardzo bym chciała umieć je utrzymać przy życiu, jednak to mi się nie udaje, więc zadowalam się takimi kwiatami ciętymi, one postoją tak ponad tydzień nawet, zawsze wrzucam jeszcze tą odżywkę do wody, więc wtedy troszkę przytrzymują dłużej, więc tak prezentuje się mój przepiękny mały bukiecik. Plus chciałam wam też polecić film, jeśli macie gorszy dzień, gorszy nastrój, to koniecznie obejrzyjcie sobie Johnny English Strikes Again. Oczywiście jest to trzecia część w ogóle z serii, my jesteśmy wielkimi fanami Johnny'ego Englisha. Poprzednie dwie też mamy na Blu-ray i teraz kupiliśmy tę. Jak tylko wyszła, to musieliśmy ją u siebie mieć. Uwielbiamy Johnny'ego Englisha, uwielbiamy Rowana Atkinsona, więc grzechem by było tego nie mieć u siebie. Polecam wam serdecznie dzisiaj wieczorem. Podejrzewam, że też sobie włączymy, bo jest to naprawdę świetna komedia. Nie wiem, czy oglądaliście moich chyba niekosmetycznych ulubieńców. Gdzieś wam wspominałam już o tym filmie, chyba w podsumowaniu 2018, tak, jako znalazł się ten film w mojej takiej topce najlepszych filmów z poprzedniego roku, więc naprawdę serdecznie wam polecam. Zaraz wychodzimy, więc chciałam wam pokazać, co mam takiego dzisiaj na sobie, co ubrałam. Może to nie będzie super interesujące, chociaż ja lubię, jak dziewczyny pokazują we vlogach, co mają na sobie, skąd dana rzecz jest, jak to wystylizowały i tak dalej i tym podobne. Więc pierwsze, co widzicie, to jest moja bomberka, bomber jacket i ona pochodzi ze Stradivariusa. Ja pamiętam, ją kupiłam chyba rok temu za 100 zł, więc naprawdę cena genialna, z czego jakość i wykonanie też jest fajne. Tutaj ma pomarańczową podszewkę, co mi się bardzo, bardzo podoba. Kolejna to jest koszulka z Pull & Bear z moim rocznikiem 1991. Nie mogłam sobie jej odmówić i ona też nie kosztowała dużo. Ja ją sobie tutaj wpuściłam w spodnie. Pasek już nie pamiętam skąd jest. Spodnie Lee i oczywiście czarne skarpetki, bo ubieram Vansy, więc tak prezentuje się moja stylizacja, już taka fajna, wiosenna i mam nadzieję, że coraz częściej takie ubrania będę na sobie nosić, będę na sobie mieć, będę im nosić.
I co? My się zbieramy, uciekamy i widzimy się pewnie później. Słońce zachodzi. Słońce świeci. Maciej zamówił na wycieczkę. Na pola. Lekkie. Mamy 18 stopni w ogóle pod koniec lutego. Jest strzał. Ja jeszcze kawy nie piję, dlatego tak mówię, tak wiesz, tak bez życia, bez energii. Jak zombie. No. Aston Martin. Jechaliśmy właśnie z autostrady, nie wiem gdzie jedziemy. Nie wiem co się dzieje. O, słońce będzie teraz. Światło ładne chociaż. Nadwoń będzie zaraz złota godzina przecież. Ładniejsze światło. Ojej. Czasem aż czytaj, to na tych znakach jest to ja muszę. After 900 meters, turn left. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Co? Aston Martin. Białeś okulary przeciwsłoneczne, widzę, że masz zakurzone trochę. Tak? No. A, to dlatego tak słabo widzę przez... A czekaj, jak ona kazała mi jechać do przodu. Do przodu, prosto. Dobra, jadę do przodu. Też kawy, nie wiem. No, odezwiemy się na miejscu. Pokażę wam pola. Bardzo ładnym miejscu, bardzo malowniczym. Jest strasznie cicho i spokojnie. Już tego drona, który lata mi nad głową. Marcin się troszkę bawi swoją zabawką, ale mimo wszystko jest naprawdę prześlicznie. Przyjechaliśmy tutaj na zachód słońca i możecie teraz popodziwiać kilka fajnych klipów. Ładnie to wszystko wyszło. Naprawdę, naprawdę jest tutaj przepięknie i na pewno jeszcze tutaj wrócimy, żeby odpocząć, żeby wychillować. Pierwszy raz w tym roku czytałam książkę na świeżym powietrzu, więc... Ja już jestem w samochodzie, zrobiło mi się bardzo, bardzo zimno, ale nawet po mojej twarzy widać, że chyba jest trochę chłodno, ale było fajnie i wiecie co, naszło mi na takie przemyślenia, że czasami naprawdę pędzimy i w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas i nie cieszymy się chwilą i powiem wam, że dzisiaj naprawdę jest spoko dzień i ja doceniam to, co mam. I cieszę się z tego, co mam i cieszę się, że mogę tutaj właśnie pobyć, tak troszkę podychać świeżym powietrzem, odpocząć, zrelaksować się, oczyścić umysł. Jest to naprawdę ważne, żeby się na chwilę zatrzymać, pomyśleć, zastanowić się, a nie cały czas tak, wiecie, klepki na oczach i lecimy, wyścig szczurów. Bo naprawdę czasami biorę w tym udział i powiem wam, że mam troszkę dość. I dzisiaj... Te chwile tutaj na świeżym powietrzu, właśnie w tym miejscu, uświadamiają mnie, że warto zwolnić. I tego wam i sobie życzę, żeby troszeczkę pocieszyć się chwilą tym, co mamy.
bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, więc warto cieszyć się tym, co tutaj i teraz. Więc takie przesłanie na teraz, na ten moment. Takie moje małe przemyślenie. Pokaż, co ci tutaj wyszło. No, odkryj rąbek tajemnicy. No, takie paski jakieś. Spokojnie. Wyrosną? A, bo ty kładziesz jeden na drugi. Jak a w środku jeden... dżem? Nie. Co? Jak ty to robisz? Jak jeden na drugi? Nie znam się na pączkach. No nie, no jak wycinasz, to one są takie, się robią i teraz patrz, już widać, że rosną. Rosną. Przygotowania na tłusty czwartek w pełni. A potem pokażesz efekt końcowy? Mhm. Dobra. Patrzcie, co tu jest. Ile ci wyszło? 35, ale chyba... 35 będę... jest znak nieskończoności. To miał być precelek. Aha, okej, okay, dobra. To widzicie, mąż działa. Godzina która? 23:09. Nieźle. Zaraz będę smażył. Możecie mi zazdrościć. A jeszcze może ten. A jak będzie mi się chciało. No. To. No mów. Tutaj olej już się zaczyna grzeć. A jak będzie mi się chciało, to jeszcze jedną porcję taką zrobię. Dzisiaj jeszcze? Aha. Jezu jesteś, podziwiam. Kciuki w górę za pączki. Kto jadł pączki w tłusty czwartek? Jak widzicie, ja chyba nie będę się hamować. Już nie mogę doczekać. Z czym lubicie najbardziej? Ja uwielbiam z nadzieniem różanym. Macie, to jest dżem różany? Co to jest? Słucham? Powidła różane? Przynajmniej różane pączki są najlepsze. Pączki różane są najlepsze. Dajcie znać, co wy lubicie. Potem pokażę wam efekt końcowy, więc pączki się tu rosną. Dopiekł się. To będzie twój, posypię go cukrem pudra. Dobra. I nałożę tutaj tego, marmolady. Różanej, tak no. Nałożę, zamknę, skleję. I dasz mi. Dziękuję. Dobra. Witajcie rano, witajcie kolejnego dnia i chciałam wam pokazać, bo aż sięgnęłam po kamerę, patrzcie na to. Wstaję rano, wchodzę do kuchni, a tu takie rzeczy. Pączki z lukrem, czyli jesteśmy gotowi na tłusty czwartek z nadzieniem różanym, jeśli się nie mylę. Tutaj są te pączusie plus z marmoladą ze śliwek. Tak mi się wydaje, już się nie mogę doczekać, jak je wypróbuję, ale zobaczcie, jak te pączki przepięknie wyglądają. Oczywiście są one domowej roboty. Marcin chyba, nie wiem jak długo on siedział w nocy i je robił, je piekł, ale wyglądają cudownie. Już się nie mogę doczekać, jak zrobię sobie kawę i zjem takiego pączka. Pewnie wam nagram test smaku w ogóle. Już się nie mogę doczekać. Wczoraj wieczorem próbowałam takiego na ciepło i był przepyszny. Więc tak, tłusty czwartek za pasem. A my jesteśmy już prawie gotowi. Nie wierzę. Wchodzę do salonu, a jest ich więcej. I zobaczcie, tutaj nawet są ze skórką kandyzowaną, skórką cytrynową. A tutaj z polewą, z lukrem. No normalnie. No, życzcie nam smacznego. Jutro pewnie podejrzewam, że weźmiemy do pracy. Oczywiście nasi znajomi Anglicy uwielbiają tłusty czwartek, już się nie mogą doczekać. Każdy jest bardzo podekscytowany, więc tak, będzie co jeść, są pączki i najlepsze jest to, że to są pączki domowej roboty, czyli bez żadnych spulchniaczy, bez żadnych wypełniaczy, nic takiego tutaj w środku nie ma, więc no już się nie mogę doczekać, jak je wypróbuję. Wyglądają cudownie, pachną niesamowicie. Dzisiaj odzywam się do was wcześniej niż wczoraj. Jest środa, 27 lutego, godzina 10:27, a ja jak widzicie już jestem gotowa do działania, już jestem po śniadaniu. Ja ogólnie już nagrałam dla was dwa filmy, które muszę zmontować i szykuje się bardzo przyjemny dzień. Pogoda za oknem ładna, ogólnie ma być dzisiaj bardzo, bardzo ładnie, czyli wiosna ciąg dalszy. Mam nadzieję, że temperatura też dopisze i później wybierzemy się na spacer. Może jeszcze zahaczymy o kino, zobaczymy. Bardzo chciałabym zobaczyć film, który dostał Oscara, Green Book. Jestem ciekawa, jak to wyszło, a o 1:30 południa, jeśli się nie mylę, jest seans, więc myślę, że na to byśmy się wybrali, bo nie chcę iść wieczorem. Jakoś już wieczorem chcę się bardziej wyluzować, tak już wyciszyć, przygotować
na jutrzejszy dzień do pracy, a dzisiaj jeszcze myślę, że do tej godziny 4-5 można coś ciekawego porobić, no i spacer, może kawa też w jakiejś kawiarni, no ale te porczki mnie tutaj kuszą, więc nie wiem, czy pójdziemy na kawę gdzieś, bo wydaje mi się, że lepiej wypić taką kawę w domu z takim domowym pączkiem. I ogólnie jaki plan jeszcze na dzisiaj, to taki, że chcę zaplanować marzec, chcę zobaczyć, co takiego w marcu będę robić, jakieś wyznaczyć sobie cele i je pomału zacząć realizować. Taki jest plan. I ogólnie zapisałam się do wyzwanie miesiąc systematycznej nauki i myślę, że może być to całkiem ciekawe wyzwanie. Wiem, czego będę się uczyć i mam nadzieję, że podołam. Dajcie znać, czy wy robicie sobie takie 30-dniowe wyzwania, czy lubicie coś takiego. Ja lubię stawiać sobie cele, lubię je realizować, lubię walczyć, a jeszcze dodatkowo idzie wiosna, więc to mnie super motywuje. Przydałby się jakiś decluttering challenge, czyli odgruzowywanie, sprzątanie mieszkania, ale jeszcze nie mam weny, chociaż wczoraj poglądałam kilka takich filmików Clean With Me i tak dalej i troszeczkę zaczyna się dziać. Oczywiście psy sąsiada muszą szczekać, kiedy ja nagrywam. Ogólnie mam tutaj jeszcze książkę, która też fajnie by zmotywowała niektórych do działania. Pozamiatane, Uli Penantuli. I myślę, że po przeczytaniu takiej książki, ona jest bardzo ładnie ilustrowana, po przeczytaniu takiej książki też ma się ochotę sprzątać, więc myślę, że jak mnie najdzie, to to zrobię. Ale chyba nie w tym tygodniu. Ten tydzień to jest takie bardziej, ma być taki spokojny, taki czas dla nas, a jeszcze dzisiaj rano nagrywałam, jeszcze muszę zmontować film, więc nie dzisiaj, marzec, miesiąc skutecznej nauki. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wy robicie sobie challenge, a ja lecę jeszcze nagrać przebitki i będę się do was odzywać w trakcie dnia. Zobaczymy, co będziemy robić dalej. Pierwszy raz jesteś w domu. Jak nagrywam vloga. Pierwszy raz ci widać w domu chyba. Tak. Sama, sama. Jak się z tym czujesz? Co masz? Jeszcze co nosisz? Winieneś. Pączki? Mhm. Pączki próbujemy? No próbuj. Robisz te w smaku? To no, trzymaj. Ty próbuj, no mi to nie wiesz. Trzymaj. Zrobiłeś robota. Tak. No. Smakuje. Smakuje. Dobra. Byś mógł sprzedawać. No. Ogłości w internecie, na YouTubie. Rozprzedajesz pączki. Tak. Mhm. Pyszne. A to do której robiłeś? Znaczy ogólnie jakbym się sprężał, to gdzieś myślę, że koło 1:30 bym skończył. A tak skończyłeś o 3:00? Mhm. Albo jeszcze posprzątałem kuchnię. Nie wiem, widziałam na błysk. Dzisiaj rano. No ale przepyszne. Teraz możemy jechać na kawę. A najpierw pączek, potem kawa. Przepiękne słońce. Kwiatki z tyłu. Kwitną. Ale w ogóle od razu to światło jest inne. Kolory są inne, ładniejsze. Ekstra jest. No. Tak chodzimy, rozmawiamy. Nie? Mm. Mm. Nagrywam. Ale będzie na początek. No, ale będzie. Ale będzie kawałek. No, masz zamiast suchara. Próbowałeś. Co? Próbowałeś, ładnie mieć na zdjęciu latu. Nie pykło. No, mina, uśmiech Chandlera. Praktykujemy slow life, nie? Dzisiaj? Tak. No ale naprawdę jest tak ładnie. Tak ciepło. To jest godzina? 14:14. 14:14. Co chcesz powiedzieć? Suchara. A, myślisz. Taką Maciej ma minę, jak myśli. Skupia się. Będziemy się łączyć, jak sobie coś przypomnieć. Jakie miasto chowa się najczęściej? Jakie miasto chowa się najczęściej? Nie wiem. Częstochowa. Jaki śmiech. No, więc tak, suchar był, odhaczone, jeszcze kino odhaczymy i będzie dobrze. Wchłaniaj witaminę D. No, w cieniu to tak średnio. Jak w cieniu? Tyłem do słońca. Musi się odwrócić ta jaka pani, która tam siedziała. Dobra, to lecimy dalej.
Tak, już prawie na zakończenie vloga chciałam Wam pokazać, jakie książki kupiłam w Tesco. Ogólnie uwielbiam tam chodzić i kupować książki, bo nie dość, że są dość tanie. Za jedną tutaj widzicie dwie za 8, czyli za jedną zapłaciłam 4 funty. To jeszcze dodatkowo naprawdę mają najnowsze pozycje. I tutaj jest książka Adama Kay, This is going to hurt. I w Polsce ta książka nosi tytuł Będzie bolało i słyszałam, że jest naprawdę ciekawa. To jest coś w stylu Mali bogowie. Tak chyba nosi polska książka, właśnie podobna do tej. To jest taki pamiętnik byłego lekarza, lekarza stażysty, jak wygląda tutaj nasz NHS w Wielkiej Brytanii. Więc kupiłam tę książkę i druga książka, już kiedyś o niej myślałam, Believe Me. Słyszałam, że jest dobra i ogólnie jest to książka J.P. Delaney. Nie wiem, jak się czyta to nazwisko, wybaczcie, i jest to książka druga i tego autora, pierwsza to też był bestseller The Girl Before. Ja się skusiłam na tą, bo powiem Wam, że skusił mnie tytuł Trust Me, Love Me, Just Don't Believe Me. Zobaczę, mam nadzieję, że też w niedługim czasie po nie sięgnę. Kupiłam dwie, bo no jedna kosztowała 4, mówię, od razu kupię sobie dwie nowe książki, nowe pozycje, tę bardzo chciałam. Na Kindle sięgnęłam sobie próbkę tej książki i bardzo mnie zaciekawiła, więc stwierdziłam, że tę książkę na pewno u siebie chcę mieć, no i tam sobie dobrałam, bo też słyszałam, że jest ona dość świetna, to jest coś w stylu, nie wiem, kryminału, mam nadzieję, więc te dwie nowe pozycje się u mnie znalazły i ja kocham wszelkie zeszyty, notatniki, planery, tego typu rzeczy i kupiłam sobie nowy zeszyt I can and I will, taki pozytywny przekaz. I tutaj powiem Wam, że w Anglii mamy zeszyty w jedną linię, co jest dość dziwne, ale powiem Wam, że ja się naprawdę przyzwyczaiłam i wcześniej Wam wspominałam, że nie wiem, czy to w tym filmie, chyba w niekosmetycznych ulubieńcach, albo i we vlogu. Wiecie, że nie pamiętam, pomieszało mi się, ale planuję zrobić sobie na marzec takie wyzwanie, że marzec będzie to miesiąc intensywnej nauki, więc zakupiłam taki zeszyt, żeby sobie wszystko ładnie zapisywać. On kosztował tylko 2,70, wygląda bardzo dobrze i na pewno mi posłuży, więc takie małe zakupy w Tesco. Teraz już przyszłam się z Wami pożegnać. Jak mogliście wcześniej zobaczyć, my byliśmy w kinie. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą weszłam do domu. Jest godzina 19:46, za chwilę idę się kąpać. Już widać, że jestem dość zmęczona, ale dość wcześnie zaczęłam dzień, bo wstałam jakoś po 6:00. W sumie nawet jestem zadowolona, bo sama się obudziłam, co jest dla mnie nowością i mam nadzieję, że tak zostanie i będę się sama budzić jeszcze przed budzikiem. Ale byliśmy w kinie, tak jak już mówiłam, na filmie Green Book i naprawdę mi się podobał. Powiem Wam, że zasłużył ten film na Oscara i jeśli miałabym typować z tych filmów, które były nominowane, to podejrzewam, że ten był właśnie, by był w mojej czołówce. I Green Book opowiada historię Włocha, który zostaje kierowcą znanego pianisty, który jest czarnoskóry i są tam poruszone właśnie problemy rasowe. I jest to rok 1962, jeśli się nie mylę, czyli lata 60. w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I są tam pokazane bardzo wyraźnie problemy rasowe. I no, jest to dość ciężki film, ale mimo to tak zagrany. I w niektórych momentach te dialogi są śmieszne ze względu właśnie na akcent, na dobór słownictwa, na to, że ten pianista był bardzo, bardzo wyedukowany, on używał bardzo takiego wysublimowanego słownictwa. Naprawdę ciekawy film, polecam Wam obejrzeć Green Book. A i tylko pamiętajcie, nie idźcie na ten film do kina, albo nie oglądajcie go będąc głodnym, bo jedzenie w tym filmie jest pokazywane non-stop, więc na pewno w czasie seansu zrobicie się głodni, więc nie idźcie
z pustym żołądkiem. Dobrze, kochani, jestem zmęczona, już zaczynam sama się plątać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. My świetnie spędziliśmy ten weekend, bardzo odpoczęliśmy i fizycznie, i psychicznie, więc teraz już jestem gotowa do pracy, zaraz idę się kąpać. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, że was nie zanudziliśmy. Cały czas tutaj się starałam, żeby coś się działo, ale też chciałam troszeczkę odpocząć. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Na razie, pa!